witam serdecznie. Smyku Smyk, taki nick, pyta mnie, czy nazwa olejek w przypadku kosmetyku składającego się z olejków eterycznych, substancji aktywnych jest poprawna. Właściwie pisze pan prawidłowa, ale ja wolałbym tutaj użyć słowa poprawny. Prawidłowy powinno mieć trochę węższy zakres znaczeniowy. Samo słowo olej już ma bardzo wiele znaczeń i odniesień. To mogą być płótna olejem malowane, to mogą być oleje samochodowe, to mogą być oleje do smażenia. Już sam olej ma wiele zastosowań. I słowo także oczywiście. A jak jest zdrobnienie, to nasza swoboda w używaniu tego słowa jest jeszcze większa, ponieważ no, olejek to jest coś z olejem związanego, niezupełnie olej. I dlatego też nie powinniśmy mieć tu nic przeciwko temu, żeby mówić o olejkach do opalania, o olejkach kosmetycznych, o tego rodzaju substancjach, które przecież zresztą w środku mają pewien rodzaj oleju i tak. Przynajmniej o ile znam się na tym trochę. W witrynie sklepu jest napis garmasz na zimno, pisze pan Rajmund. I zięć pana Rajmunda z Krakowa bardzo był zdziwiony i twierdzi, że słowo garmasz nie istnieje w słowniku polskim. Istnieje. Była spora dyskusja na ten temat w latach chyba 60., czy to słowo powinniśmy dopuścić, ale tak, dopuściliśmy. Owszem, jest garmażeria, można ją chyba częściej spotkać niż samo słowo garmasz, ale garmasz na oznaczenie takich wyrobów właśnie zimnych, nawet nie jestem pewien, czy tutaj na zimno powinno być dodawane, bo garmasz chyba jest tylko na zimno. Ten rodzaj potraw, już trudno je teraz wyliczać, różne ozorki w galarecie i tak dalej, bardzo kiedyś popularne, a dzisiaj smakujące wielu w słownikach się znajduje. No, oczywiście pochodzenie francuskie tego słowa. Kolejne pytanie związane z obcymi dosyć słowami. Nurtuje słowo erystyka jednego z moich korespondentów. Co to jest takiego? Czy to sztuka prowadzenia sporów bez względu na prawdę materialną, czy też to sztuka prowadzenia sporów w ogóle, dyskutowania? Erystyka była nazywana gorszą, brzydszą siostrą retoryki. Od słowa, od nazwy imienia bogini Eris, która jabłkiem pokłóciła boginię. To rzeczywiście niezbyt przyjemna czasami może sztuka dyskutowania, a czasem także kłótni. Istotnie, erystycy, nie dbając o to, co jest prawdą, co nieprawdą, próbowali kształtować umiejętność dowodzenia swoich racji. Jest to owszem pożądane, no, dobrze jest, jeżeli reprezentujemy racje słuszne. Bardzo znana książka Artura Schopenhauera, Erystyka, zawiera trochę ironicznie podanych wiele, 40 kilka sposobów na przekonywanie przeciwnika. Są tam również i nieuczciwe, bo rzeczywiście erystyka czasem prowadzi do sporu takiego, w którym broni się nie tylko słusznych stanowisk. No cóż, tak to jest. Sztuka dyskutowania właśnie niezupełnie zależna bez zależności od tego, co jest racją, a co nie. Kolejne pytanie także dotyczące słowa obcego. Czy ignorant pochodzi od słowa ignorancja? No właśnie, tak, ignorant i ignorancja mają ze sobą wiele wspólnego. Ignorant to ktoś, kto się cechuje ignorancją, czyli nie wiedzą. Ktoś, kto nie wie. Ale istnieje tu pewien szkopuł, mianowicie jest jeszcze czasownik ignorować. Ignorowanie, rzeczownik od tego czasownika. A ignorowanie to już co innego niż ignorancja. Tutaj jest różnica bardzo zasadnicza, bo ignorowanie to znaczy nie zwracanie uwagi. Ignoruję kogoś, kiedy nie biorę go pod uwagę, w ogóle nie dostrzegam go nawet. No i to z ignorancją ma no, bardzo odległy tylko związek, ale ignorant i ignorancja, tak, to są rzeczy ze sobą oczywiście związane. Czy kebab przez B czy przez P?
powinniśmy przez P. Ale tak bardzo to nam się kojarzyło z różnymi B na końcu wyrazów, chociażby z chlebem, że zaczęliśmy pisać przez B i nie jemy, no właśnie, kebabu czy kebaba, różne na ten temat są zdania, ale kebabem możemy się zajadać i to wydaje się nam naturalniejsze. I pewnie to B, mimo bardziej poprawnego, bo zgodnego z pierwowzorem tureckim, P chyba się upowszechni raczej, bez kebabu niż bez kebabu czy kebapa nie będziemy. Będziemy mówili, a inna sprawa, że smaczna to rzecz. Dlaczego internet piszemy z wielkiej litery? Właściwie nie z wielkiej, tylko wielką literą. Tak powinniśmy mówić i pisać. Wielka litera w słowie internet bierze się stąd, że to nazwa własna. Nazwa własna sieci. Czasem zresztą zdarza się, jeżeli słowo sieć znajdujemy wielką pisane literą, to może już przesada. Niektórzy piszą już małą literą internet, bo uważają, że to obejmuje wszystkie zjawiska związane z tym właśnie światem i to już nie jest błąd dzisiaj. Ja sam piszę jeszcze wielką literą, pamiętając, że to jest nazwa własna sieci. I wreszcie ostatnie pytanie związane z obcymi słowami. W słowniku języka polskiego jest słowo meeting przez Y zapisywane. Dlaczego nie meeting, pyta mój korespondent. Przecież mówimy meeting, jest sparring, happening, tam wszędzie jest ing. Tak, ale meeting zapożyczyliśmy bardzo dawno. Kiedy jeszcze to ci, te i w polszczyźnie nie było aż tak bardzo często spotykane, nie było aż tak wiele słów obcego pochodzenia z tym połączeniem, z tym miękkim ci. I dlatego spolszczyliśmy to trochę bardziej, trochę głębiej na meeting. I o meetingu mówiło się jako o spotkaniu w XIX wieku przez połowę XX wieku. Dziś pod wpływem angielszczyzny meeting wraca jakby. Choć znam takich, którzy meeting mówią i pewnie będą mówili. W zapisie tak to jest. Czy później pod wpływem współczesnej wymowy, czyli już z miękkim tym meeting, wrócimy do tego angielskiego sposobu, czy bardziej angielskiego, bo przez dwa e tego nie będziemy jednak zapisywali, to trudno powiedzieć, ale mnie się meeting jako słowo spolszczone bardzo podoba.